Gdy byłem małym chłopcem, rodzice zwiedzali ze mną zabytkowe kościoły. Szukali tego, co interesujące i osobliwe. Szybko zdali sobie sprawę, że stworzyli potwora. Historia chrześcijaństwa stała się moim życiem. Żaden inny temat nie może się z nią równać. Od 2000 lat chrześcijaństwo ma największy wpływ na historię. Pobudza do wiary, ale też do brudnej polityki. To epicka opowieść z udziałem niezwykłych ludzi. Od Jezusa i jego apostołów do cesarzy, królów i papieży. Od reformatorów i mistrzów ludzkiego sumienia do krzyżowców i sadystów. Przekonania religijne wydobywają z nas dobro lub zło. Pchnęły ludzkość ku czynom przestępczym, ale także ku aktom najwyższego dobra i kreatywności. Opowiem historię obu skrajności. Chrześcijaństwo przetrwało prześladowania, podziały, wojny religijne, drwiny i nienawiść. Dzisiaj żyje 2 miliardy chrześcijan, to 1/3 ludzkości. Protestanci, katolicy, prawosławni, zielonoświątkowcy, pentekostaliści i wielu innych. Głęboko w wierze chrześcijańskiej tkwią wspólne korzenie. Ale jakie? Chrześcijaństwo we współczesnej Europie zdaje się być zagrożone przez obojętność świeckiego społeczeństwa. Czy przetrwa? Czy sobie poradzi? Badam historię chrześcijaństwa na całym świecie. Spotykam się z ludźmi, którzy mają na ten temat własne zdanie. Gdzież lepiej zacząć niż w mieście, z którym związany jest Jezus, w Jerozolimie? Historia chrześcijaństwa. Początki chrześcijaństwa. Jerozolima. Jestem w Jerozolimie z ważnego powodu, ale to nie to, co myślicie. Wszyscy choć trochę znamy chrześcijańską historię. Jezus, żydowski nauczyciel, ukrzyżowany przez Rzymian. Paweł, który prześladował chrześcijan do dnia, gdy w drodze do Damaszku doznał objawienia. Ujrzał Jezusa, który zmartwychwstał. Swoją gorliwość skupił na narodach nieżydowskich, na gojach. Wędrował od Jerozolimy po Rzym. Przewrócił wiarę nie tylko w Jezusa, ale w całą zachodnią cywilizację. To są znane historie z dziejów chrześcijaństwa. Ale jestem w Jerozolimie, bo szukam czegoś innego. Wskazówki znajdę w Bazylice Grobu Świętego. Mówi się, że to tutaj Jezus został ukrzyżowany i pochowany. W centrum bazyliki znajduje się jego domniemany grób. Wyznawcy Jezusa są przekonani, że to tutaj powstał do nowego życia. Przekonanie, że Jezus może pokonać śmierć, jest najtrudniejszą kwestią wiary chrześcijańskiej. Przez ponad 20 wieków chrześcijanie działali w heroiczny, piękny i straszny sposób. To miejsce stało się jednym z najświętszych na ziemi.
Chrześcijaństwo to kult jednostki. Fundamentem wiary jest fakt, że Bóg stał się człowiekiem. Nie faraonem czy królem, ale prostym mieszkańcem Galilei. Przekonanie, że każdy może spotkać Jezusa, Syna Bożego, i odmienić swoje życie jest fascynującym przesłaniem. To dlatego chrześcijaństwo tak się rozwinęło. Kościół, który wybudowano wokół grobu Jezusa, jest również punktem wyjścia dla pewnej zapomnianej historii. Historii, która może podważyć poglądy na temat wczesnego chrześcijaństwa. To miejsce jest dumą dwóch religii. Ta kaplica należy do kościoła prawosławnego. Prawosławie stanowi dużą część chrześcijańskiej historii. Druga wiara, której obecność jest tu zaznaczona, to katolicyzm. Prawosławie i katolicyzm zdominowały chrześcijaństwo w zachodniej Europie na pierwsze 1500 lat. Zwiedzając bazylikę, nie sposób nie zauważyć innych ciekawych kaplic. Nie należą do zachodniej Europy, lecz do Bliskiego Wschodu lub Afryki. Opowiadają zupełnie inną historię o początkach chrześcijaństwa. Na tyłach grobu Jezusa znajduje się kaplica koptyjska. Bazylika reprezentuje wiele kościołów. To jest kaplica prawosławnych Syryjczyków. Oczywiście prawosławni Grecy twierdzą, że nie jest prawosławna. Na zewnątrz, przechodząc przez drzwi prowadzące na górę, znajdziemy kaplicę prawosławnych Etiopczyków. Wiele odłamów chrześcijaństwa również nie uznaje tego za prawosławie, mimo że jest znacznie starsze niż inne odłamy, jak na przykład protestantyzm. Wielu turystów nie uznaje tych zabytkowych kaplic za interesujące. To wielki błąd. Te kaplice zawierają niezbędne wskazówki na temat historii, którą chcę opowiedzieć. Ponieważ wiara chrześcijańska nie ma korzeni na zachodzie, ale tutaj, w tych starożytnych kościołach wschodu. Przez wieki chrześcijaństwo rozwijało się na wschodzie. Triumfowało nawet w Azji. Kolebką chrześcijaństwa mógł być Bagdad, a nie Rzym. Gdyby tak było, zachodnie chrześcijaństwo rozwinęłoby się inaczej. Prześledzę tę długą podróż. Od Jerozolimy, przez Syrię, Azję Centralną, aż do odległych krańców kontynentu azjatyckiego. Odkryję, jak wiara chrześcijańska przetrwała z dala od Jerozolimy. To nie będzie historia teologii chrześcijańskiej, ale nie będę stronił od dyskusji na temat wiary chrześcijańskiej. Głównym bohaterem nie będzie Jezus czy Ewangelia, ale Kościół. Instytucja wiary chrześcijańskiej, która musiała wywalczyć sobie miejsce w historii. Wszystko zaczęło się w Jerozolimie, gdzie pierwsi zwolennicy Jezusa założyli żydowski kościół jerozolimski. Jego przywódcą był Jakub, brat Jezusa. W starej części miasta znajduje się ormiańska katedra świętego Jakuba. Jego grób mieści się pod ołtarzem. Kościół jerozolimski prawdopodobnie pozostałby główną siedzibą chrześcijaństwa. Ale w roku 70 wydarzyła się tragedia. Bunt Żydów przeciw Rzymianom zakończył się oblężeniem Jerozolimy.
Wojska wtargnęły do miasta, a świątynia stanęła w płomieniach. Zachowała się tylko ściana płaczu. Chrześcijanie zdążyli opuścić miasto przed oblężeniem. Teraz wiara musiała przetrwać poza murami ojczyzny Żydów. Czy to mogło się udać? Przed takim sprawdzianem staje każda religia. Dokąd mogli się udać chrześcijanie? Pewnie myślicie, że do Rzymu, bo tam udał się Paweł. Ale wtedy to nie było takie oczywiste. Paweł w Rzymie został zabity, podobnie jak apostoł Piotr. Może warto pójść w przeciwną stronę, na wschód? Turcja. Urfa, miasto w dzisiejszej południowo-wschodniej Turcji. W pierwszym wieku było to małe królestwo Edessa. Sprawowało kontrolę nad częścią głównego szlaku handlowego na wschód. Władca Edessy, król Abgar, uczynił coś wyjątkowego. Pokazał swoje oddanie Jezusowi poprzez uznanie chrześcijaństwa za oficjalną religię królestwa. Co najmniej 100 lat wcześniej niż zrobili to Rzymianie. Przez ostatnie 17 wieków chrześcijaństwo wielokrotnie było utożsamiane z państwem. W Wielkiej Brytanii monarcha nadal sprawuje władzę zwierzchnią nad kościołem anglikańskim. Wszystko zaczęło się w starożytnym chrześcijańskim królestwie Edessy. W Edessie powstał nieodłączny element chrześcijaństwa. Muzyka kościelna. Syria. Chrześcijańska Edessa dawno zniknęła. Po I wojnie światowej chrześcijanie wyemigrowali do sąsiedniej Syrii. To jedyna pozostałość po tamtej religii. Pieśni liturgiczne nadal opierają się na charakterystycznej tradycji Edessy. Te hymny powstały z poezji wielkiego syryjskiego teologa, świętego Efrema. Wzorował się on na jeszcze wcześniejszej tradycji tych ziem, muzyce Cesarstwa Rzymskiego. Ta msza była wzruszająca. Słyszałem ducha muzyki ulicznej, przejętej przez Kościół i zamienionej w psalmy i hymny, podjętej w zachodnim rejonie Morza Śródziemnego i zamienionej w muzykę kościelną. Chorał gregoriański, Jan Sebastian Bach, a nawet gitary zielonoświątkowców mają swoje korzenie tutaj. Ale na początku IV wieku śpiewanie hymnów było ostatnią rzeczą, o jakiej myśleli chrześcijanie w zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego. Chrześcijanie na zachodzie nie głosili kaanów na cześć Boga, bo było to niebezpieczne. Począwszy od Nerona, wszyscy cesarze tępili chrześcijaństwo. Na początku IV wieku można było spodziewać się rozkwitu chrześcijaństwa na wschodzie, ale nagle wydarzyło się coś niespodziewanego. Nowy cesarz Konstantyn uznał chrześcijaństwo za religię państwową. Bogowie i boginie pogańskiego Rzymu odeszli w niepamięć i nastała era jednego chrześcijańskiego Boga. To był punkt zwrotny w historii wiary chrześcijańskiej.
Nastąpiło to ponad 100 lat po tym, jak król Edessy uznał chrześcijaństwo za oficjalną religię królestwa. Ale religia całego imperium to coś zupełnie innego. Zdolność do odrodzenia stała się cechą charakterystyczną chrześcijaństwa. A ten powrót był największym ze wszystkich. To oznaczało koniec prześladowań. Przyniosło władzę i bogactwo. Dało chrześcijaństwu szansę stania się religią powszechną. Tak powstał Kościół katolicki. Teoretycznie objął chrześcijan we wschodniej i zachodniej części imperium. Jednak chrześcijanie na wschodzie nie byli zachwyceni nowym przymierzem. Powodem była niezgoda co do kierunku, jaki powinna obrać wiara. Jezus powiedział ludziom, by odrzucili bogactwo. Mówił, że bogacz pragnący dostać się do Królestwa Niebieskiego jest jak wielbłąd, który chciałby przejść przez ucho igielne. Niektórzy chrześcijanie słuchali tego, co mówił Jezus. To chrześcijanie z Syrii byli przewodnikami. Pokazywali chrześcijanom z Zachodu duchową drogę. Nazywamy to monastycyzmem. Tryb życia polegający na izolacji od świata, ubóstwie i cierpieniu. W północnej Syrii znajduje się najdziwniejsza pamiątka nowego ruchu religijnego we wschodnim chrześcijaństwie. Przez prawie 40 lat święty Szymon mieszkał na szczycie kamiennej kolumny. Dziś mówi się o nim Szymon Słupnik. Po raz pierwszy zobaczyłem zdjęcie tego miejsca, gdy miałem 8 lat. Nie sądziłem, że kiedyś tu przyjadę. Oto resztki tej kamiennej kolumny. To ta, która stoi bezkształtna pośród innych kolumn. Wyobraźcie sobie kolumnę o wysokości 9 metrów. Osobliwy widok, który nadal zadziwia. Ludzie tłumnie przybywali, by zobaczyć Szymona na słupie. Po jego śmierci zbudowano w tym miejscu świątynię. To pielgrzymi spowodowali, że kolumna wygląda dziwnie. Chcąc mieć pamiątkę, rozbierali ją po kawałku i teraz wygląda jak resztka lizaka. Święty Szymon jest najbardziej znanym wśród wielu syryjskich pustelników, którzy próbowali zbliżyć się do Boga przez fizyczne cierpienie. Dla nich cierpienie było drogą do zbawienia. Według zwolenników świętego Szymona, takie podejście odróżniało wschodnich chrześcijan od zachodnich. Święty Szymon siedział na skrzyżowaniu dwóch głównych dróg, z Aleppo do Antiochii i z Apamei do Syrii. Przechodziło tędy wiele karawan. To interesujące, bo w Europie uważa się, że pustelnik to ktoś, kto ucieka od świata, a ten człowiek wybrał uczęszczane miejsce. Człowiek siedzący na słupie znajduje się bezpośrednio między ziemią a Bogiem. Jest jak latarnia morska, dokładnie. Ten człowiek wiele wycierpiał. Dlaczego chciał cierpieć? W początkach chrześcijaństwa wierzono, że życie to stan przejściowy. Powinniśmy cierpieć. To jest kraina łez. Nasz dzień nastanie, gdy pójdziemy do raju i spotkamy Boga. Musimy cierpieć w tym życiu, by zasłużyć na lepsze. Podział między wschodem a zachodem narastał. Mimo że cesarz uczynił chrześcijaństwo potężną i bogatą religią, na wschodnich terenach preferowano wiarę odrzucającą pokusy.
Zaczęto gromadzić się w społecznościach, które podążały za Bogiem w czystości i prostocie. Powstały pierwsze klasztory. Forma życia monastycznego ukształtowała chrześcijaństwo po upadku Imperium Rzymskiego. Mnisi obrócili świętość we władzy. To zawsze stanowiło dla Kościoła problem, bo ludzie pragnący władzy walczą o nią. Konstantyn sądził, że chrześcijaństwo zjednoczy jego olbrzymie cesarstwo, ale stało się odwrotnie. Spotęgowało ono istniejące podziały. Konstantyn przewodził czterem rywalizującym ośrodkom władzy chrześcijańskiej. Antiochia była ośrodkiem na wschodzie. Na południu Aleksandria. Biskup Rzymu został papieżem uznanym na zachodzie za następcę apostoła Piotra. Aby negocjować między tymi ośrodkami, powstała nowa stolica cesarstwa, Konstantynopol. Od samego początku chrześcijanie kłócili się o swoje przekonania. Cesarz w swojej nowej stolicy patrzył z przerażeniem, jak jedność wiary była poddawana próbie. Sprawy osiągnęły punkt krytyczny przy pytaniu o sedno wiary chrześcijańskiej. Kim dokładnie był Jezus i jaki był jego związek z Bogiem? Chrześcijanie wierzyli, że Bóg jest wszechmocnym stwórcą wszechświata. Jezus jest Synem Boga, ale również człowiekiem, który umarł na krzyżu. Człowiek z pewnością nie może być stwórcą wszechświata. Jak więc mogą być jednym Bogiem? Egipski kapłan Ariusz nie uznawał współistotności Jezusa. Twierdził, że niemożliwością jest, aby Jezus został zrodzony z Boga, który jest doskonały i niepodzielny. Skoro Jezus nie jest Bogiem, to czy Jego śmierć na krzyżu wystarczy, aby nas zbawić? To jest najważniejsze pytanie, jeśli zależy nam na życiu wiecznym. Siła wiary chrześcijańskiej tkwi w twierdzeniu, że możemy zmyć nasze grzechy, winy i wstyd. Chrystus umarł, aby dać nam szansę na życie wieczne. Poglądy Ariusza podważały to wszystko, dlatego został potępiony. Jednak wielu chrześcijan głosiło to samo w ciągu ostatnich trzech wieków. Tutaj, na brzegach Bosforu i nie tylko. Konstantyn nie mógł pozwolić, żeby ta idea podzieliła Kościół, a w rezultacie jego imperium. Musiał położyć temu kres. Niedaleko Stambułu znajduje się jedno z ważniejszych miejsc w burzliwej historii chrześcijaństwa. Biskupi z całego imperium zostali wezwani do Pałacu Cesarskiego, który prawdopodobnie znajduje się na dnie tego jeziora. Dziś miasto nosi nazwę Iznik. W IV wieku nazywało się Nicea i odbył się tu słynny Sobór Nicejski. To było pierwsze zgromadzenie, jakie odbyło się w obecności cesarza. To Konstantyn zaproponował doktrynę, która miała zadowolić wszystkich. Głosiła, że Jezus w swej boskiej naturze jest współistotny Ojcu. Po grecku homoousios. I believe in one God.
Po wielu sporach trwających przez kolejne pół wieku, to sformułowanie pozostało w najważniejszym chrześcijańskim tekście wszechczasów. To tak zwane credo nicejskie, które wciąż jest głoszone w całym chrześcijańskim świecie. Stwierdza, że Bóg jest równocześnie Ojcem, Synem Jezusem i Duchem Świętym. Trzy w jednym. Trójca Święta. Cesarz odetchnął z ulgą. Władcy pragnęli jedności. Na ich nieszczęście chrześcijanie bardziej cenili prawdę. Sto lat później, w 428 roku, Nestoriusz, mądry, ale nietaktowny uczony, został mianowany biskupem Konstantynopola. Biskup Nestoriusz nie marnował czasu i wywołał nowy spór o naturę Jezusa. Miało to raz na zawsze położyć kres jedności Kościoła i w efekcie utrwalić wschodnie chrześcijaństwo jako odrębną, potężną siłę. Spróbuję dotrzeć do sedna jego poglądów. Po Soborze Nicejskim Jezus stał się współistotny Bogu Ojcu. Jednocześnie jest człowiekiem. Ma dwie natury, ale jest jedną osobą. Jak to możliwe? Nestoriusz rozumiał dwoistość natury Chrystusa jako olej i wodę w szklance. Są w jednym naczyniu, ale wyraźnie oddzielone. Tak samo Chrystus ma dwie natury, ludzką i boską. To zdawało się być zadowalającym wyjaśnieniem, szczególnie dla chrześcijan szukających zbawienia. Skoro Jezus był człowiekiem, to można się z Nim identyfikować, a skoro jest Bogiem, to może zapewnić dar życia wiecznego. Jednak większość uznała ten pomysł za zbyt pokrętny. Biskup Aleksandrii, Cyryl, był przerażony. Dwoistość natury Chrystusa dzieliła go na dwie części. Wyobraźcie sobie naczynie z wodą i winem. Mieszają się idealnie. Cyryl tłumaczył, że tak samo jest z Chrystusem. Jego boska i ludzka natura łączą się w jedną całość. Zwolennicy Cyryla stanęli do walki z Nestoriuszem. Ponieważ zrozumienie boskości Jezusa wyjaśniało, dlaczego był wystarczająco potężny, by nas zbawić. Początkowo Cyryl miał przewagę. Nestoriusz został wygnany z Konstantynopola i zesłany do egipskiego więzienia. Jednak zwolennicy Nestoriusza zostali i cesarz obawiał się, że jego władza znów zostanie zachwiana. Musiał zwołać kolejną radę. Ostatecznie w roku 45 biskupi cesarstwa zebrali się na przełomowym w historii Kościoła Soborze. Sobór Chalcedoński zebrał się, aby określić przyszłość wiary chrześcijańskiej. Sobór odbył się właśnie tam. Jego celem było spełnienie życzenia cesarza i osiągnięcie porozumienia. Warto w takim przypadku mieć przy sobie wojsko. Sobór ustalił kompromis. W istocie poparto teorię Nestoriusza. Chrystus, boska i ludzka istota, będąc jedną osobą, posiada dwie natury, a połączenie dokonało się bez ich zmiany i bez mieszania. Ale zwolennicy Cyryla dodali, że bez rozdzielenia i bez rozłączenia.
Od tej pory religie, które wywodzą się od imperialnego chrześcijaństwa, katolicyzm, protestantyzm i prawosławie, dokładnie tak rozumiały tajemnicę Jezusa. Jednak to był dość kiepski kompromis i nie wszyscy byli zadowoleni. Zwolennicy Cyryla byli oburzeni. Sympatycy Nestoriusza poczuli się odsunięci na dalszy plan. Nestoriusz umarł na emigracji jako heretyk. Mimo że Sobór Chalcedoński wykorzystał jego teologiczne wywody, to nie przywrócił mu reputacji. Przegrani Soboru Chalcedońskiego odmówili współpracy. Imperialne i nieimperialne chrześcijaństwo nigdy się nie pogodzą. Za to wydarzyło się coś innego. Pierwszy rozłam w Kościele. Coś, co w późniejszej historii wydarzy się wiele razy. Kościół imperialny skupił się teraz na terenach śródziemnomorskich. Wschodni chrześcijanie nie chcieli być rządzeni przez cesarza. Chrześcijanie ze wschodu musieli teraz przetrwać pośród obcej i wrogiej religii, bez wsparcia cesarza. Można by pomyśleć, że nadszedł ich koniec, ale nieszczęście może być nowym bodźcem. Może pobudzać do rozwoju. Dla wschodnich chrześcijan był to początek wielkiej przygody. Zabrali to, co ich zdaniem było istotą chrześcijaństwa, aż na odległy kraniec Azji. Syria. W VI wieku Syria jawiła się jako alternatywne do Zachodu centrum chrześcijaństwa. Księża sympatyzujący z Cyrylem i jego wizją Chrystusa zostali w tajemnicy konsekrowani na biskupów. Narodził się nowy kościół. Teraz nosi nazwę Syryjski Kościół Ortodoksyjny. Dziś jego kapłani uczą się w jego siedzibie w Damaszku. Seminarium jest namiastką tego, jak mogło wyglądać chrześcijaństwo zachodnie, gdyby Sobór Chalcedoński stanął po stronie Cyryla. Zamiast racjonalnego zachodniego chrześcijaństwa mamy wiarę, która czci tajemnicę. Przywiązuje wielką wagę do rytuału. A zwłaszcza do jakości jego wykonania. Jeden z nauczycieli, ksiądz Fabi, powiedział mi, że wschodnie chrześcijaństwo jest bardziej związane ze swoimi korzeniami niż zachodnie. Czego brakuje w tradycji zachodniego kościoła? Liturgia na wschodzie jest pełna symboli. Ludzie nie komunikują się tylko za pomocą słów, lecz także poprzez gesty, mowę ciała czy ton głosu. Zachodnia duchowość rozwinęła się inaczej. Tam teologowie są filozofami. Na wschodzie teologowie zazwyczaj są poetami. Chrześcijaństwo jest wyznaniem pełnym znaków i symboli. Lecz ojciec Fadi twierdzi, że dla chrześcijaństwa wschodniego najważniejsze są symbole, które sięgają początków Kościoła.
Gdy kapłan unosi hostię, jest to symbol zmartwychwstania Jezusa. Najważniejsza dla syryjskiego kościoła ortodoksyjnego jest autentyczność. Główne elementy mszy odprawiane są w starożytnym syryjskim języku. Jest to dialekt aramejski, język, którym posługiwał się Jezus. Zgładź grzechy moje i grzechy Twych wiernych. Zmiłuj się nad nami. W moim kościele mówi się językiem Chrystusa. Jeśli ktoś chce zapoznać się z historią Kościoła, musi znać syryjski, żeby zrozumieć starożytne rękopisy. Tu, na pograniczu Cesarstwa Rzymskiego, chrześcijaństwo samo kierowało swoim losem. Syryjscy chrześcijanie uczcili pamięć Cyryla. Egipski kościół koptyjski czy kościół etiopski wciąż nie mogą zapomnieć cesarzowi soboru chalcedońskiego. Gdy potęga wschodnich chrześcijan rosła, w VII wieku wszyscy chrześcijanie znaleźli się w niebezpieczeństwie. Pojawił się rywal, nowa wojująca wiara. Islam. Wyznawcy proroka Mahometa zaczęli napierać z Półwyspu Arabskiego w roku 632, podbijając świat z zadziwiającą szybkością. Islam wyrządził imperialnemu chrześcijaństwu ogromne szkody. Kierując się na zachód, muzułmanie zniszczyli większość południowych prowincji. Dotarli do Afryki Północnej, do Hiszpanii, Sycylii i Włoch. Zagrozili nawet potężnemu Konstantynopolowi. Walka między chrześcijaństwem imperialnym a islamem trwała przez wieki. Konflikt dotarł również na wschód. To jeden z najstarszych meczetów świata. Wielki meczet Umayyadów. Zbudowano go w Damaszku, w samym sercu nowego muzułmańskiego imperium, rządzonego przez dynastię Umayyadów. Niektórzy historycy uważają, że nadejście islamu spowodowało starcie cywilizacji, w którym islam szybko wytępił wschodnie chrześcijaństwo. Ale prawda jest inna. To było bardziej spotkanie cywilizacji. Podobnie jak zniszczenie Jerozolimy w I wieku, pojawienie się islamu wywołało kryzys w chrześcijaństwie. Ale chrześcijanie udowodnili, że mogą przetrwać. Umayyadzi nie mieli zamiaru nawracać chrześcijan. Chrześcijanie stali się jednak obywatelami drugiej kategorii, a kolejni władcy zmusili ich do noszenia charakterystycznych żółtych szat. Znacznie później europejscy chrześcijanie zrobią to samo Żydom. Istnieją jednak dowody na to, że chrześcijaństwo miało wpływ na islam. Chrześcijaństwo odegrało pewną rolę w kształtowaniu islamu. Miało wpływ nawet na jego doktryny. Meczet Umayyadów stoi w miejscu chrześcijańskiego kościoła i mieści sanktuarium z grobem Jana Chrzciciela. Ten święty czczony jest przez islam jako prorok.
Najdziwniejsze jest to, że pozycja podczas modlitwy muzułmanów została zaczerpnięta ze wschodniej tradycji chrześcijańskiej. Rozmawiałem o tym z islamskim uczonym i politykiem, Mohamedem Abbasem. Zgodnie z naszą religią, wierzymy, że wszyscy prorocy są wysłannikami Boga, ale Jezus jest kimś więcej. Widzimy w Nim Ducha Bożego i wierzymy, że wróci do nas w tym białym minarecie. Ten biały minaret to minaret Jezusa. Prorok Mahomet powiedział, że Jezus Chrystus wstąpi do nas w białym minarecie w Damaszku. Jesteśmy na wielkim dziedzińcu, po którym chodzi się boso. To samo widziałem podczas Eucharystii w kościele chrześcijańskim. Czy możliwe jest, że są to zwyczaje zapożyczone przez islam od chrześcijaństwa? Kolega z parlamentu wspominał o zdejmowaniu butów i modlitwach. Powiedział, że we wszystkich kościołach chrześcijańskich można znaleźć modlących się tak jak w islamie 5 razy dziennie. Są też ludzie, którzy modlą się na zewnątrz, a nie w kościele. Islam i chrześcijaństwo mają ze sobą więcej wspólnego niż się wydaje. Podczas gdy tutejsi chrześcijanie nauczyli się żyć po sąsiedzku z islamem, grupa chrześcijan wschodnich nieoczekiwanie otrzymała nowe życie. Pamiętacie Nestoriusza? Biskupa, który miał swój triumf na soborze, ale i tak był przegrany? Wyzwania związane z islamem przyczyniły się do nowego chrześcijańskiego przedsięwzięcia na wschodzie. Nestoriusz zmarł na wygnaniu, ale jego sympatycy zbudowali kościół niezależny od imperialnego chrześcijaństwa i od syryjskiego kościoła. Osiedlili się dalej na wschód, we współczesnym Iraku. Nazwali się Kościołem Wschodnim. To jest jeden z kościołów irackiego zgromadzenia. Istniało ono w obecnym Iraku przez ponad 500 lat. Niedawne wojny zmusiły wiernych do modlitwy na wygnaniu, za syryjską granicą. Kościół jest dumny ze swego starożytnego rodowodu. Do tego miał spory wpływ na historię chrześcijaństwa. Ci wschodni chrześcijanie przekonali władców muzułmańskich, że mają im do zaoferowania wyjątkowe umiejętności. Umiejętności zdobyte podczas sporów o naturę Chrystusa. Przyjęli grecką teologię, filozofię i literaturę za swoją. Stali się myślicielami Bliskiego Wschodu. Gdy muzułmański władca chciał przetłumaczyć greckie dzieła na arabski, zwrócił się o pomoc do przodków tych chrześcijan. Tu na zachodzie mamy potężny dług wobec Kościoła Wschodniego. To, co wiemy o greckich naukach, medycynie, astronomii oraz o cyfrach arabskich, przyszło do nas dzięki uprzejmości tamtych chrześcijańskich tłumaczy. Uczeni sprawili, że Kościół rozkwitał.
200 lat po nastaniu islamu, patriarcha Kościoła Wschodniego Tymoteusz I był delegatem w Bagdadzie, stolicy Abbasydów, oraz na ziemiach od Jerozolimy aż do Azji Środkowej. Nawet w Indiach, gdzie Kościół rozwijał się wspaniale. Potomkowie wyznawców żyją tam nadal. Tymoteusza wszędzie tytułowano jak starożytnego syryjskiego przywódcę religijnego, Mar. Jedna czwarta chrześcijan uważała Mara Tymoteusza za swojego duchowego przywódcę. Był równie popularny jak papież w Rzymie. Chrześcijanie z Syrii i Azji Środkowej zdali egzamin. W przeciwieństwie do Zachodu nie mieli potęgi militarnej, więc musieli nauczyć się perswazji, negocjacji. Ale chrześcijaństwo jest wiarą misyjną. W Imperium Abbasydów odejście od islamu było zakazane. Kościół Wschodni musiał znaleźć inny sposób na ekspansję. Rozwiązanie było radykalne. Kościół z Bliskiego Wschodu postanowił rozprzestrzenić się na Daleki Wschód. Chiny. Dziś nie pamiętamy, że dawna wiara w Boga, który stał się człowiekiem w Jezusie, znalazła żyzny grunt na Dalekim Wschodzie. Dokładnie tak się stało w VII wieku w Chinach. Zaczynam rozumieć, jak chrześcijaństwu udało się przetrwać w tak obcej kulturze. Spotkałem się z Martinem Palmerem, naukowcem i pisarzem, który wierzy, że odnalazł coś wyjątkowego. Dowód na istnienie chrześcijaństwa w VII wieku w Chinach. To mniej więcej ten sam okres, kiedy chrześcijanie zaczęli nawracać anglosasów w Anglii. W ręce Martina trafiła mapa prowincji Shaanxi, gdzie znajdował się uważany za zaginiony chrześcijański zakon Dacin. Aby go zlokalizować, musiał odnaleźć na mapie punkt orientacyjny. Mapa była bardzo wyblakła. Wyciągnąłem więc lupę i gdy spojrzałem na mapę, zdałem sobie sprawę, że wiem, gdzie to jest. Drugą świątynią na mapie była Lo Guan Dai. I to jest ta świątynia na tamtym wzgórzu. Lo Guan Dai była najważniejszą taoistyczną świątynią za panowania dynastii Tang. W pobliżu tej świątyni Martin szukał dowodów istnienia chrześcijańskiego klasztoru. Klasztor zdawał się mieć wysoką, charakterystyczną dla Chin konstrukcję, pagodę. I dokładnie to znalazł Martin. Zaledwie 1,5 kilometra dalej. Była w strasznym stanie. Dziś Chińczycy dbają o nią, bo jest to niezwykły zabytek. Pagodę pilnowała 115-letnia mniszka. Zrobiła nam herbatę, a ja koniecznie chciałem sprawdzić, czy znajdę tu wizerunek krzyża. Wszedłem na wzgórze, aby popatrzeć na pagodę. Wtedy zdałem sobie sprawę, że to chrześcijańskie miejsce. Jak to? Wszystkie taoistyczne i buddyjskie świątynie zwrócone były na południe. Takie jest feng shui chińskich świątyń. Jak wiesz, wszystkie kościoły chrześcijańskie zwrócone były na wschód.
Taras z boku wzgórza rozpościera się na wschód i zachód. Zbiegłem na dół wrzeszcząc, to prawda, to prawda. Buddyjska mniszka spojrzała na mnie groźnie i zapytała, o co tu chodzi. Odpowiedziałem jej, że sądzimy, że to był kiedyś kościół chrześcijański. Wtedy ona znów spojrzała na mnie i powiedziała, oczywiście, to najsłynniejszy chrześcijański kościół w Chinach, nie wiedzieliście? To była ta chwila, kiedy człowiek myśli, dzięki Ci Boże. Dziś chrześcijaństwo uznawane jest za religię zachodnią. Wielu muzułmanów uważa zachodni styl życia za chrześcijański. Ale chrześcijaństwo nie ma zachodnich korzeni. Jego korzenie są na Bliskim Wschodzie, gdzie nadal istnieją wyznania sięgające początków chrześcijaństwa. Historia o początkach chrześcijaństwa mówi nam, że wiara chrześcijańska jest niezwykle zróżnicowana i ma różne oblicza. Pokazuje nam, że spotkanie islamu i chrześcijaństwa na wschodzie wzbogaciło oba wyznania. A jednak, mimo swojej zdolności do odradzania się, chrześcijaństwo zostało wyparte z Azji. Doświadczyło wielu tragedii. Zniszczenie, dżuma, prześladowania. Islam też cierpiał z ich powodu. Ale islam miał wielu potężnych przyjaciół i przetrwał. W kolejnym odcinku będę podążał zachodnią drogą z Jerozolimy do Rzymu, a nawet dalej. Wtedy zobaczymy, co się dzieje, gdy chrześcijaństwo ma potężnych przyjaciół. Weźcie udział w konkursie na naszej stronie internetowej. bbc.co.uk/historyofchristianity and follow the links. Wersja polska dla BBC Worldwide, Start International Polska. Tekst Agnieszka Rogorza, czytał Marek Lelek.